Cześć, Chris z tej strony, witam na farmie. Tak jak ostatnio mówiłem, że tutaj zostało zakupione małe pole, na którym pewnie dla świnek posadzimy ziemniaki. No i właśnie przyjechał nasz wołek roboczy Deutz z sadzarką Grimme i jest to sadzarka bodajże czterorzędowa. Zajmuje chyba 3 metry szerokości. Widzę, że ma jakby to powiedzieć, no ma tutaj zbiornik na nawóz, tylko ten nawóz jest jakiś taki, ten zbiornik wirtualny, bo go nie widać. No zobaczymy jak, o, no tak jak zwykle pojechał w inną stronę, a w inną stronę robi. No, no cóż, ale w sumie jak tam obejdziemy to, bo jeszcze ziemniaków tutaj nie sadziłem, no to tak w sumie te redliny bardzo ładnie wyglądają, no tak, tak ładnie, fajnie, tak równo, no co prawda powinny być w ciągu, w którym jedzie ciągnik, no ale no nie udało się trafić, a robi jak widać po swojemu. Żniwa tutaj były dokończone, aktualnie na tym polu siejemy sorgo, no to już nie pierwszy raz to jest pokazane, tak się cały czas zastanawiam, może trzeba będzie wreszcie ten siewnik wymienić, jeden i drugi, no i aż można, ale z drugiej strony może jeszcze nie, bo trzeba będzie pewnie za chwilę sieczkarnię kupić. Choć nie, na razie kukurydza to jest na ziarno dla kurek. Znaczy nie kurek, tylko dla ziarno dla świnek. Więc nie trzeba będzie dokupować. O, widzę, że ten zbiornik nawozu jest bardzo, bardzo maleńki. No i chyba go będziemy musieli puścić bez nawozu. Zobaczymy, czy da radę. I przyjechać potem nawozem. No bo przecież... A jest, patrzę nie na ten pojazd, o którym mówię. No, ale to samo wygląda. No, 40%, a 80%. Procent ziaren, że tak powiem, zostało, no to no, co jeszcze możemy tu postawić, no w sumie możemy dołożyć właśnie jeszcze jeden ul, tu mamy. Zobaczymy, jak na sprzedaży miodu będziemy wychodzić. Aczkolwiek wydaje mi się, że... O. I... O, to tu teren nie należy, ale... Tu należy. O, możemy go tak ładnie schować. Się będzie robił bez nawożenia. No, chyba to bardziej sensowne niż jeżdżenie 50 litrów nawozu. Ręki biegają, ptaszyska też. Zobaczę, czy to będzie widać, jakby wrzesień jest, to jeszcze może być. Bo pamiętam, że jak się w sezonie podchodziło do ula, to tak fajnie było słychać i widać pszczółki, jak latały.
właśnie widzimy, jak wylatują. W rzeczywistości proponowałbym tak nie podchodzić nigdy do ula z przodu, bo może się to zakończyć niechcianym spotkaniem z pszczołą i będzie to bolesne spotkanie. O, bo niestety właśnie pszczoły wylatują do przodu i mogą się poczuć przestraszone, zaniepokojone, no i urządzą. Ale zaraz zobaczmy, jaki my mamy ten siewnik. O, może by nie było. Wiadomo, że był tutaj chorszczy 12 metrów z nawozem. A co możemy tu mieć? Metrów, tak? No, awatar, tak, 12-metrowy. Pronto jest 9. To może być Kwernelanda, ale to jest w sumie to samo i nawozu nie daje. Lemken 16, Pottingera 6, Kuna 6, tu jest Lemkena 12, czyli to samo. O, Amazon 15 może być. Zawsze to 3 metry więcej. No tak, praktycznie to tylko to może być z siewników innych, żeby nie było gorsze, no. Wybór naprawdę nie jest duży. Po prostu pojawienie się chorsza awatara to taki game changer po prostu. Przynajmniej dla tej skali gospodarstw, no bo ewentualnie z punktowych może coś wymienić. Z którego my tu mamy? Maestro, nie. O, tu mamy 6 metrów. Mamy 12 maestro. O, Jacktono, tak, ale to już jest. No tak, tak, on pokazuje tu 3 metry, a jak wejdzie się to i wczyta, to chyba 30 pokazuje. Nie, 22 metry. O, podobno największy siewnik istniejący. Ale tu Verseland, Kinze, ale jest. O, tu jest z płynnym nawozem 18,2 metra. No, można będzie, jeżeli byśmy robili, a trzeba będzie trochę przy krowach kukurydzy na pewno sadzić na kiszonkę. Zresztą trzeba będzie gdzieś wymyślić miejsce, gdzie silos na kiszonkę postawić, bo w belach to tak średnio to może wychodzić. No tak, no niestety, żeby krowy jako tako hodować, trzeba się troszeczkę przygotować. Nie tylko postawienie samej obory, ale jeszcze inne rzeczy też są potrzebne.
jak to mamy miejsce. Możemy świnki tu odwiedzić. No, tu jakaś leży. I zobaczmy tu u góry, ile miejsca może. Stańmy sobie na drodze, żebyśmy nie kolidowali. Tak, weźmiemy zwierzęta, krowy. I planowaną tą oborę. No ja wiem, że mam za mało pieniędzy i o to mi chodzi. Nawet jak ją tutaj damy, powinno się, o, tu dać rady dojechać, bo tutaj, o, a żeby ten robot wyjeżdża, nie, to trzeba troszkę miejsca. Tu możemy to zagrodzenie zrobić. Tu powinno robotowi starczyć miejsca. O. To powinno się udać postawić tutaj. Ewentualnie. Ale nie, to trzeba będzie najpierw postawić, a potem patrzeć ewentualnie, że tak by postawić. Ale nie, tu mamy z tyłu, co mamy, zarządzanie i tu mamy odbiór mleka, to musimy mieć dobrze postawione, żeby tam się dało dojechać. No, no, czyli też nie można za bardzo wyjść. Tu mamy równo, tu robot nie może zaszaleć. No, wcale tak łatwo nie będzie ustawić tego tutaj, ale chyba będzie jednak lepiej. No, tu jeszcze trzeba by chyba wyrównać ten teren. No, ale tak, na pewno trzeba będzie najpierw postawić, a potem zobaczyć, gdzie tam można silos postawić. No bo szkoda byłoby przewozić. Nie, no te redliny na ziemniaki bardzo ładnie wyglądają. Co prawda nie w tym kierunku, w którym powinno to być, no ale... No ale cóż, no tak już jest. Ale ja myślę, że jednak mamy w chlewie 270, a mamy 30, to może nie czekajmy z tymi świniami na to, aż się nasze rozmnożą, żeby było. Może zróbmy tak. No 60 to może nie, ale jak jeszcze po 10 dokupię małych, to będzie 60 sztuk. O, i myślę, że tak będzie. O. W miarę szybko się rozmnożą jeszcze. 60, 100, 20, najpierw nie, będzie 60, 30 będzie razy po jednym, z każdego będzie 90 i potem mniej więcej w tym samym chyba czasie 90, 120, no 3 mioty gdzieś będziemy mieć pełny. To wtedy jakoś zaczną produkować. O. Co ciekawe, właśnie z naszym dostawczakiem nie jest w stanie zebrać z góry.
po prostu nie widzi tego. Trzeba będzie jakąś wyższą przyczepą, pewnie tirem, po to przyjechać. No, miodu nie opłaca się teraz sprzedawać, bo jest prawie najniższa cena, więc musimy poczekać. Tak samo z ubraniami, których też już jest trochę. No, myślę, że będzie ciekawie, zwłaszcza, że za chwilę w grudniu będziemy sprzedawać wielką sprzedaż. Zboża. No, trzeba się będzie okrużyć silos, no bo ileż można trzymać? ...309, tak, zaraz zrobimy cudowną zamianę, czyli weźmy... ...czego? A niech ten wario pojedzie, z tym sobie da radę. Gdzie mamy, gdzie stoi nasz wóz przeładunkowy? Tu jest, trzymajmy tam jakieś ziarno. Oczywiście tu jest, na szczęście dla grających jest to duże i fajne uproszczenie, bo tak to szłoby zwariować. Bo mamy tylko jeden rodzaj ziarna, tak? No, to może mi się kiedyś zachce to wyrównać. I teraz jak podjedziemy do sadzarki tam na przykład, to będzie to ziarno, które tu osiadło jak ziarno, bo zostanie w cudowny sposób przemienione w ziemniaki. No. Będzie spadało ziarno, a wylatywało będzie ziarno, a spadać będą ziemniaki. No. Ale jakieś uproszczenie musi być, no nie może być wszystko realnie. Wydaje mi się, że gra wtedy byłaby, jak to się mówi, mało grywalna, bo nie każdy chciałby tak dokładnie. No bo co, jedziemy i musimy tu mieć co innego, tam się nie mamy co innego, no zaczyna się problem robić. Ja wiem, że można by włączyć dodawanie samoczynnie, żeby nam pracownik kupował, ale no powiedzmy, że odrobinę realizmu chcę zachować. No, przerwał pracę, zbiornik jest pusty. I to jedzie. Ciekawe, czy się skręci, czy się z kimś zderzy. Brawo, udało się. Chyba dlatego, że patrzyłem, bo tak to prawie zawsze tu gdzieś kogoś puknął. O, a w ogóle nie wiem, chyba nie mówiłem o tym, że tutaj mamy, jest wypożyczone takie, może no w sumie auto, w końcu jesteśmy w Czechach, mapa jest czeska, to dlaczego mamy nie jeździć czeską Tatrą, tak? O, ładnie Tatra tutaj w środku, no już tak, no chyba jakiś nowszy model, no już nie jest tak topornie, jak to kiedyś bywało, w miarę normalne, jak? Widać, że chyba elektryczne szyby, skrzynia biegów jest automatyczna, no, widać tylko dwa pedały, no i tutaj mamy biegi, no szczerze mówiąc pełna kultura. O, co tu jeszcze było ciekawego? Ha, no tak, ona jest 6x6 pewnie, no to jest trzyosiowa jeszcze. No, jeszcze z tylną osią skrętną, no. Zbiorniczki paliwa dość duże. No, przyczepa z autoloadem Krona. Za dużego wyboru nie ma tych przyczep
na konsoli. Jeszcze bym musiał spróbować na ModHubie popatrzeć, czy coś z uprawą ziemniaków jest, bo jest bieda tak naprawdę, zwłaszcza z tymi kombajnami, przynajmniej na konsolę. Bo są albo z jakimś, no chyba że tak faktycznie to wygląda w rzeczywistości, że albo są ciągane kombajny z małym zbiorniczkiem, prawie takim na tyle, żeby o, jeden ciągnik podjeżdża z przyczepą, on odjeżdża i drugi zdążył podjechać, a nie żeby on gdzieś to odwiózł. No ale może zobaczymy. Może jeszcze inny sposób z odbioru się znajdzie, tak żeby to nie było całkiem takie z przyczepą, no może po prostu jakiś zbiornik postawimy, albo będziemy na kupę dawać, no ale na kupę to trzeba by małsem chyba przyjechać, nie wiem jak z rzucaniem wózkiem widłowym, znaczy wózkiem ładowaczem jakimś, jakby ten załadunek potem trwał, aczkolwiek można by pasem transmisyjnym ładować, no. No może by to też głupie nie było. No, przejeżdża ładnie tutaj koło naszej, no. Jak widzimy już wrzutki ładnie rosną. W sumie jak tu obora się pojawi, to tak będzie dość ciekawie to wyglądało. No i zobaczymy jak to tam nasze kolejne pole, którym nie wiemy co jest posiane. Nie no, wiemy pszenica, tylko że jakimś cudem na mapie tego nie pokazuje gra. No widocznie coś się tu zbagowało i to mocno, ale powiem wam, że przeładowanie nawet nie pomogło. Czy tak powiem, zapisanie save'a, wyjście z gry i wejście z powrotem. Może zamknięcie gry by coś pomogło jeszcze, bo tego nie próbowałem. O, ale dopiero nisza. O, coś będzie. Ciekawie wygląda, bo tak dziwny kolor, co my tu mamy. Mamy pszenicę, mamy źle. Rośnie. I tu mamy też pszenicę. Czyżby jakiś rodzaj poziomu wzrostu był różny? No chyba tak. Ten gdzie? Zajechał i nawrócił, tak? I chciał uciekać. Ojej, dobra, wystawmy rurę. A zobaczymy, czy będziemy jechać jak pokar. No, ale ty, słuchajcie, on naprawdę tu jedzie tak, jakbyśmy po kartoflisku jechali. No, czepie. Jedziemy wzdłuż, to mniej nie, no tutaj wydaje mi się, że fajnie to zrobili. No i tak. I nasze czary mary robimy. Zobaczymy jak to ładnie, żeby pokazać. O, tak będzie. Mamy ziarno, które przypomina ziarno. Może trochę większe. O, i co? No.
chyba coś w grze odwaliło. Albo pod złym kątem patrzyłem. No, tu jakiś kawałek ziemniaków się pojawił, tak? Ale tylko na kawałku. No, ma swoje. Dobra, jedzie pracownik. No, tu ładnie ziemniaki lecą. Nie wiem dlaczego. Widać tylko na połówce. No, ale z drugiej strony to na ten dość spory kawałek został posadzonych ziemniaków. A temu się nawóz skończył, tak? A, no to musi poczekać, nie mamy długiego wozu przeładunkowego. Ten jest dość blisko, to może będzie lepiej po prostu podjechać nim i załadować. Ja wiem, że w rzeczywistości to może nie trzeba by przyjechać jakimiś big bagami i tak dalej, ale... Tak jak i te słupy, które tutaj są. Na szczęście z jednej strony nie mają kolizji, bo o, można ładnie przejechać. Nie wyobrażam sobie tutaj tego, żeby trzeba było omijać je za każdym razem. No ale w sumie w życiu tak to rolnicy mają, więc to wcale bycie rolnikiem to nie jest taka prosta sprawa, jakby się wydawało. Od razu nasiona też uzupełnimy, jak już jesteśmy na miejscu. Bo dlaczego by nie? Sypie się, co prawda przez zamknięte wloty, no ale cóż. I wracam. No, myślę, że następnym razem to się może spotkamy przy okazji belowania tej topoli tutaj. I zobaczymy przy okazji potem, ile pieniążków z tego się uda uzyskać, bo czy to jest w ogóle opłacalne. W każdym razie tutaj będę puszczał zaraz tego dalej do pracy. Nie będę przynudzał tym samym. Część rzeczy jak zwykle zrobię poza. Do usłyszenia. Jak się komuś podobało, łapka w górę.